2019 roku Centralne Biuro Śledcze zarejestrowało ponad 800 zorganizowanych grup przestępczych, z czego 317 prowadziło działalność ekonomiczną. Przestępstwa gospodarcze, których skala w Polsce bardzo mocno rośnie, zwłaszcza w dobie pandemii, stanowiły nie tylko problem, ale też duże straty dla gospodarki. Walka z tym procederem jest wyzwaniem po stronie pokrzywdzonego biznesu, jak też organów ścigania, które często są za przestępcami i nie znają nowoczesnych mechanizmów dotyczących nadużyć gospodarczych.